dziś 11 marca, czyli pierwsza niedziela z zakazem handlu. Taki widok jest dla nas nowością, ale wkrótce do niego przywikniemy. Co w ogóle o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Krakowa? Jak odnajdują się w nowej rzeczywistości? Za chwilę właśnie o to ich zapytamy. Nie robię nigdy zakupów, także mi to nie przeszkadza specjalnie, ale wolałbym, żeby było otwarte. A do galerii pan kiedyś wybierał się na przykład z rodziną? Nie chodziłem po galeriach właśnie. Nie? Czyli jak nie galeria, to jakie propozycje na spędzanie wolnego czasu w niedzielę? W pracy. Także ja w pracy, większość to w pracy, soboty czy niedzielę to w pracy, 24 czy 12 godzin, zależy jak, także. A jak jest niedziela wolna, to co wtedy? A to odsypiam albo śpię. Po południu albo mecz oglądałem, no. Czyli typowo męska rozrywka. Typowo męska, dokładnie. A jakie główne plusy pani znajduje tego, że nie ma handlu w niedzielę? Ja nie wiem jak dla kogo, ale mnie niepotrzebny handel w niedzielę. Czyli potrafi sobie pani zrobić zakupy w inny dzień tak, i... Tak, niż w niedzielę. A zdarzało się kiedyś pani robić zakupy w niedzielę, kiedy pani czegoś zapomniała? Czy zawsze była pani gotowa, mimo zawsze wszystko? Jestem gotowa i nigdy nie zapomniałam i nie robiłam zakupów w niedzielę. Bo wszyscy ci, którzy pracują w handlu, mają dzisiaj wolne. Ale osoby na przykład pracujące na stacjach paliw i w usługach tego wolnego nie mają. Czy to nie jest troszkę takie niesprawiedliwe? No troszkę może jest niesprawiedliwe dla nich, tak? Przed chwilą chciał pan tutaj wejść do sklepu, a było zamknięte. No zamknięte to nie bardzo dobrze. Nie? Nie. Czyli pan jest przeciwnikiem tej ustawy, która weszła, że nie możemy kupować w niedzielę, tak? No. Bardzo dobrze, ładno było, bo pracujemy i w niedzielę, no w sobotę pracujemy, to w niedzielę to potrzebno coś kupić, ale nie ma szans. Ta piekarnia, stacja to jedna, a to co chcemy skupić, to nie ma. To chcieliby skupić tam ziemniaki, to oleje. Ale nie ma szansy. Staram się tak sobie układać czas, żeby tą niedzielę nie musieć kupować. To są sporadyczne wypadki, kiedy idę i coś o czymś zapomnę i potrzebuję. No to są możliwości, bo są te jednoosobowe sklepy i uważam, że każdy jak potrzebuje już coś, no to coś znajdzie. Nie ma takiego idealnego środka, który by pozwalał, że wszystkim by było dobrze. Pracuje telewizja, pracują usługi, pracują stacje benzynowe. Tak, my cię też pracujemy. Nie ma tak. Zawsze będzie, że ktoś będzie pokrzywdzony, bo drugi musi pracować w tym czasie. Tylko, że może za dużo tego jest, no może inaczej by można było to rozwiązać. Jak na Węgrzech się przyjęło, że nie sprawdziło się i dalej są otwarte sklepy. Może krócej by to było, żeby były te sklepy otwarte, na przykład kilka godzin, a nie cały dzień. Lepiej niech ludzie wyjdą, odpoczną. Wszędzie odpoczywają, to może u nas też trochę. Dla mnie bym powiedziała, że lepiej, żeby był ten handel. Jak się ktoś zapomni kilo cukru, czy na przykład czegoś tam, no to lepiej by było, bym powiedziała, jakby ten... No może nie wszystkie, ale kto dzisiaj nie pracuje, niech mi pan powie w niedzielę. No my na przykład pracujemy z kolegą. To widzi pan sam po sobie, kto dziś nie pracuje. Komu to przeszkadzało? Ja uważam, że jubiler czy złotnik może mieć zamknięte, ale taki co na przykład robi raz w tygodniu zakupy, nie w... Na przykład od poniedziałku do soboty pracuje, a przychodzi ta niedziela, co on idzie i wszystkie zakupy robi, żeby miał z kolei na cały tydzień, bo cały tydzień pracuje, nie może sobie tych zakupów zrobić. Ja uważam, że powinny być otwarte sklepy. Bardzo pani dziękuję. I to były zdania mieszkańców Krakowa na temat zakazu handlu w niedzielę. A jakie są wasze? Czekamy w komentarzach pod tym filmikiem.